jeszcze kilka modlitwy, jak robię, jak można. Wszechmogący Ojcze, chcę teraz oddać w Twoje ręce ten czas, kiedy będziemy rozważać Twoje Słowo. Chcemy się poddać temu Słowu, chcemy być Ci wierni. Bez względu na to, czy rozumiemy wszystko, czy nie wszystko, chcemy być wierni temu Słowu. Przyjmujemy Twoje Słowo, poddajemy Mu się, chcemy wcielać się w życie. Chcemy poznać Cię dzisiaj lepiej niż wczoraj. Przemawiaj do nas, niech Twój Duch Święty otwiera naszego ducha, nasze serce, nasze duchowe oczy, a także nasz umysł. Żebyśmy znali Cię lepiej, rozumieli Cię lepiej, kochali Cię lepiej. Żebyśmy lepiej znali i kochali naszego Zbawcę Jezusa. Proszę o to. Amen. Moi drodzy, dzisiaj w planie mamy rozdział 10 listu do Rzymian. Ale miałem okazję w tygodniu rozmawiać z Krzyśkiem wieczorkiem. Jest Krzysiek? Jeszcze nie ma. No trudno. Jego zdrada. W każdym razie ta rozmowa zainspirowała mnie, żebyśmy na chwilę, 5 minut, kilka minut, zrobili krok do tyłu. Czyli cofnęli się troszeczkę do rozważań rozdziału 8-9 i sprecyzowali sobie pewne terminy, bo nie wiem, czy jasno je przedstawiłem, czy też może no nie jasno. A potem, po tych paru minutach, jeśli można, bracie, to wtedy. Tak, możemy tak zrobić? Poczekajcie. I wtedy też ostatnio przegapiłem, też dobry był czas na to, żeby były pytania lub komentarze z sali. Zróbmy tak, że niech będzie to dzisiaj, tak? Po dzisiejszych rozważaniach. Ale poczekajcie z tym do końca, aż skończymy całe rozważanie. Żebyście nie rzucali na mnie pomidorami po tych 5 minutach. Dobrze? Bracie pastorze? Dobra, my nie dostępujemy nic. Poproszę o plik numer 1, jeśli można, jeśli się uda wyświetlić. Wracamy na chwilę do poprzednich dwóch rozdziałów tak naprawdę. No słabo widać trochę, co? Malutkie te teksty. No może tak, okej. Okay. Mówiliśmy sobie o różnych rzeczach przy okazji rozdziału 8 i 9. W zeszłym razem mówiliśmy sobie głównie o takim pojęciu jak suwerenność Boga. I rozmowa z bratem pokazała mi, że troszkę te pojęcia nam się wymieszały, albo mieszają nam się. Proszę Państwa, suwerenność Boga jest to fundamentalna doktryna. Mówi ona nam o naturze Boga. Jaki Bóg jest, że jest całkowicie wolny w swoim działaniu, nie podlega niczemu, nikomu, żadne przyczyny nie determinują jego działania. Robi, co chce, krótko mówiąc. Nie będę wszystkich definicji powtarzał. Gdzieś tam w 8 rozdziale pojawiło się słowo przeznaczenie albo predestynacja. To są zupełnie dwie różne rzeczy, moi drodzy. I o ile suwerenność jest fundamentalną doktryną, o tyle ta predestynacja czy przeznaczenie jest doktryną mniejszej wagi. Przedstawia po prostu jedno z działań Boga. Może mieć skutek pozytywny, ma takie podwójne ostrze jakby. Skutek pozytywny, na przykład można być przeznaczonym, predestynowanym, aby być adoptowanym dzieckiem Bożym. O tym mówi na przykład werset Efezjan 1:15. Skutek tego przeznaczenia może być też negatywny. Na przykład Dzieje 4:28. Tam Łukasz napisał, że Bóg przeznaczył, że część Żydów przeciwstawiła się Chrystusowi i doprowadziła do jego śmierci. No, jest to negatywny skutek tej predestynacji. Nie pojawia się nigdzie w Nowym Testamencie to słowo w rzeczowniku, tak jak my tu mamy. Pojawia się wyłącznie w czasowniku. O tym mówiliśmy sobie przy okazji Rzymian 8:29 powinno być i 30. 8:29 tutaj. Proorizo oznacza po prostu przeznaczyć albo predestynować z łacińskiego. Jak widzicie, pojawia się to słowo tylko 6 razy w Nowym Testamencie i tylko u apostoła Pawła w jego listach, plus Dzieje apostolskie, które napisał Łukasz, uczeń Pawła. Więc widać, że to Paweł stosował ten termin tylko. I tylko w czasowniku, i tylko w zasadzie w czasie przeszłym, czy w aoryście. W rozdziale 9 pojawiło nam się słowo wybranie, inaczej elekcja.
Chociaż na pozór jest to, czy, no jest to zbliżony termin do tego predestynacja, jest to jednak termin inny. Znacznie częściej pojawia nam się w Nowym Testamencie jako wybranie, jako ktoś wybrany, albo jako czasownik, łącznie ponad 40 razy. W wielu różnych miejscach, u większości autorów. Wybranie w Nowym Testamencie zawsze ma pozytywny skutek albo pozytywny stan. Czyli jeżeli przypisujemy je Bogu, to wybiera do czegoś pozytywnego. Na przykład Rzymian 8:33 mieliśmy napisane, że no, część ludzi, czy ludzie zostali wybrani, aby dostąpić usprawiedliwienia, czyli pozytywnego skutku. O ile ten zwrot może mieć skutek negatywny lub pozytywny, o tyle ten w Nowym Testamencie ma zawsze pozytywny skutek. W Rzymian 9:11 pojawiło nam się słowo wybranie. I jeden termin jeszcze, któregośmy w ogóle nie omawiali, no bo nie pojawia nam się w tych rozdziałach, ale pojawia nam się w życiu, czy słyszeliśmy go wielokrotnie. Opatrzność Boga, łacińskie providentia. To jest troska Boga wobec całego stworzenia bez wyjątku. I tu jako jeden z wielu przykładów wybrałem znany wam tekst, wypowiedź Jezusa, że słońce wschodzi nad złymi, dobrymi ludźmi, a deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Inaczej mówimy o powszechnej łasce Boga wobec stworzenia. Jeśli będziecie chcieli, no to po całym rozważaniu dzisiaj możemy wrócić do któregoś z tych pojęć. Innymi słowy, jeżeli już mamy uszeregować te rzeczy, to najważniejsza jest ta sprawa, suwerenność Boga, ponieważ jest to natura Boga. Bóg tak jest. Predestynowanie, przeznaczenie, wybieranie, czy nawet opatrzność oznacza jakiegoś rodzaju Boże działanie. Dziękuję. Poproszę o plik numer 2. Jeszcze komplikuję sprawę. Tak, żeby oba były może widoczne. Cały slajd, jakby się udało. O tak, tak może być. W porządku. Ten termin predestynacja, jak wiecie, jest kłopotliwy. Jest też różnie rozumiany. I istnieją takie jakby dwa obszary, w których chrześcijanie generalnie się różnią. Po pierwsze, jaki jest jej zakres? Po drugie, co jest jej przyczyną albo źródłem? Jaki jest zakres predestynacji? Może być albo indywidualna i tutaj rozumiana jest w ten sposób, że Bóg wybiera jednostki. Jakub, Izaak przeznacza jednostki do jakiegoś celu. Albo wierzący w Nowym Testamencie do wiecznego życia, czy do usprawiedliwienia. To jest rozumienie predestynacji indywidualne, że Bóg jednostki wybiera, poszczególnych ludzi. Albo też inni chrześcijanie rozumieją, że predestynacja ma charakter grupowy. Czyli nie jest tak według nich, że Bóg wybiera Jasia, Małgosię i Krysię, tylko że wybiera grupę, na przykład Kościół. Że Bóg wybrał Kościół do życia wiecznego, a pozostałych nie. Albo że Bóg wybrał Izrael, a nie pozostałe narody. Czyli można rozumieć to słowo predestynować grupowo, zbiorowo. To rozumienie ma bardziej historyczny charakter, to bardziej współczesny, jest popularne dzisiaj wśród ewangelicznych chrześcijan. Takim znanym hasłem, mottem czy zdaniem jest wypowiedź Karola Bartha, że w Chrystusie wszyscy są wybrani do życia, poza Chrystusem wszyscy są odrzuceni. To jest zbiorowe wybranie, czy zbiorowa predestynacja. I drugi obszar, w którym chrześcijanie się różnią w rozumieniu, to jest, co jest źródłem Bożego wyboru, czy Bożej predestynacji. Co jest przyczyną, że Bóg, bez względu na to już, czy rozumiemy predestynację indywidualnie, czy grupowo, co jest tego przyczyną? I tu są dwie odpowiedzi. Obie są stare, mają po prostu od IV-V wiek, kiedy zaczęła się dyskusja na ten temat. Suwerenność Boga, o której mówiliśmy sobie, czyli wolny wybór Boga bez innej przyczyny. Co sprawia, że Bóg wybiera? Jego wolny wybór. Nic. Nie ma żadnej przyczyny innej. I druga możliwość, że to wiedza uprzednia Boga. Mówiliśmy sobie o tym przy okazji Rzymian 8:29.
Tam jest grecki czasownik proginosko. Przedtem znać. Znać wcześniej. I można też go różnie rozumieć. Zwolennicy tej opcji uważają, że Bóg wybiera bez względu na to, czy indywidualnie, czy grupowo, wybiera ludzi, u których przewidział wiarę Jezusa. Jeżeli mówimy o wyborze do zbawienia lub do życia wiecznego. Ponieważ Bóg widzi cały czas, ma to na dłoni, to jest wiedza uprzednia, wybrał tych, o których wiedział, że uwierzył. Ten pogląd możemy datować od czasu świętego Augustyna, czyli przełom IV-V wieku. Ten mniej więcej również. Reformatorzy głównie w XVI wieku trzymali się tego zrozumienia, ale już na przykład metodyści, ruch święceniowy, ale także teologia rzymskokatolicka czy prawosławna trzyma się raczej tego zrozumienia, że źródłem predestynacji, wyboru do życia wiecznego bądź niewybrania jest wiedza uprzednia Boga. Czy to jest jakby czytelniejsze, czy ciągle nie? Śmiało porozmawiajcie ze mną trochę. Cisza. Lub może jakieś uwagi macie teraz. Bracie pastorze, coś ci przychodzi do głowy? Mówię o samej terminologii. Bo tutaj nie zajmuję się w tej chwili, jak ma być, tak? Nie określam tego. Chcę tylko przedstawić, jakie główne rozumienie w historii Kościoła i współcześnie istnieje tych zagadnień. Dzięki. No i teraz chyba możemy przejść do 10 rozdziału. Listu do Rzymian. Rozglądam się po sali w poszukiwaniu siostry, która lubi czytać. Widzę las rąk. Maja, chcesz nam przeczytać? Ale ja mam. Chodzi o to, żeby przeczytać z innego tłumaczenia. Przyjdziesz? To jest właściwa odpowiedź.
Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy mnie nie pytali. O Izraelu natomiast mówi, cały dzień wyciągałem swe ręce. Cały dzień wyciągałem swe ręce do niepowiedzianego upornego ludu. Po przejściu przez rozdział 9, jeśli pamiętacie go, gdzie Paweł opisywał tą Bożą suwerenność i Boga dokonującego wyboru, moglibyśmy pomyśleć sobie, no to wobec tego, co nam pozostaje? Być biernym, tak? Usiąść, założyć ręce i patrzeć, co Bóg robi. Paweł w 10 rozdziale mówi wręcz coś przeciwnego. Jaka powinna być twoja, moja, chrześcijanina, reakcja, kiedy słyszysz, że Bóg jest suwerenny i że Bóg wybiera? Czy siadamy w krzesełku i patrzymy, co się dzieje? Przeciwnie. Cały ten rozdział 10 mógłbym podsumować w ten sposób, że Paweł twierdzi, reakcją prawidłową jest modlić się o zbawienie wszystkich i zwiastować Ewangelię wszystkim. Rozdział 10 jest o zwiastowaniu Ewangelii. Jakbyśmy mieli na najważniejszą myśl wychwycić. Werset 1. Pragnienie serca mego i modlitwa zmierzają ku zbawieniu. Nasz przekład, ten tradycyjny, mówi Izraela. Inne przekłady mają ku ich zbawieniu. Jakbyście zobaczyli, też Maja czytała w ten sposób. Najstarsze manuskrypty nie zawierają na słowa Izrael, tylko ich. Takie stwierdzenie. Ale sens jest dokładnie taki sam. Paweł odwołuje się do 9 rozdziału i mówi, pragnę, modlę się o to, żeby moi rodacy Żydzi zostali zbawieni. Moje serce tego pragnie. Jest tam słowo eudokia. To pragnienie. Oznacza też głęboką przyjemność. Oznacza rozkosz, oznacza satysfakcję. Czy, bracie i siostro, tak jest z tobą i ze mną, kiedy myślimy o naszych rodakach, o naszych sąsiadach, o ludziach w Skierniewicach, o ludziach w Łowiczu? Albo, bracie, skąd jesteś? Z Kamerunu. Z Kamerunu. O ludziach w Kamerunie, kiedy brat myśli, czy przeżywam to samo, co Paweł? Czy moje serce z rozkoszą, z satysfakcją chce, pragnie modlić się o zbawienie wszystkich wokół? Ile serca w to wkłada? Paweł daje wzór tutaj, jak należy postąpić. Najwyraźniej Paweł, pomimo świadomości istnienia Bożego wybrania, nie widzi sprzeczności w tym, żeby zaangażować się w modlitwę o zbawienie wszystkich swoich rodaków i w zwiastowanie Ewangelii wszystkim. Paweł nie zachęca do bierności, przeciwnie. Zachęca do aktywności, do aktywnego zwiastowania. Wersety 14, 15, 16, 18 mówią o ogłoszeniu Ewangelii wszystkim. Wszystkim Żydom oraz, jeżeli tam sięgniecie na chwilę, o zwiastowaniu czy głoszeniu po całej ziemi. Dobrze to przepisałem? Czy wersety mi się pomyliły? 18 może. Po całej ziemi jest tam zwrot i aż do krańców ziemi. Paweł cytuje tu oczywiście Stary Testament, ale jego intencją jest powiedzieć, Ewangelia ma dotrzeć do wszystkich. Do wszystkich ludzi. Zadam sobie i wam pytanie, czy przez nas Ewangelia dociera do wszystkich wokół nas? Czy jesteśmy aktywni w tym zwiastowaniu, czy jesteśmy bierni? Bo możemy, słuchajcie,
O tych poprzednich sprawach, tych teologicznych, doktrynalnych, możemy się zadyskutować na śmierć. Ale Paweł nie usiadł i nie zaczął dyskutować z rabinami, tylko jego intencją było, i to też robił, chodził po całym śródziemnomorskim świecie, żeby nie powiedzieć, łaził tam setki kilometrów i komu się da zwiastował Ewangelię. Zaczynał od Żydów, nie chcieli słuchać, szedł do pogan, nie chcieli słuchać, szedł gdzie indziej. Czy mamy taką postawę? Tak Paweł rozumiał, że tak należy zareagować na myśl, na świadomość, na prawdę o Bożym wybraniu i Bożej suwerenności. Może, bracie, albo może przeczytamy sobie 14, 15, 16 i 18 werset. Jeszcze raz. Jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? Jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? Jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? Jak mają zwiastować, jeśli nie zostali posłani? Jak napisano, jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Może dobra. Mogę trzeci plik poprosić. Tam pojawiają się w tych wersetach 14, 15, a w 15 wszystkie, brat tak za chwilę nam wyświetli, w tych wszystkich wersetach mowa jest o zwiastowaniu, a w 15 pojawiają się te trzy greckie czasowniki. Zaraz je zobaczymy. Właśnie. W 15 wersecie mamy głosić, inaczej być heroldem albo ogłaszać. Od greckiego czasownika Keruso pochodzą takie zwroty jak kerygma. Oznacza głoszenie Ewangelii albo głoszenie Słowa Bożego. Albo kerygma to jest sama treść tego, co głosimy. Zwiastować albo zwiastują. Ewangelizo. Czyli ewangelizować. Od tego pochodzi słowo ewangelista. Pojawia się tam słowo posyłać, apostello. Być wysłanym z misją przez przełożonego, przez kogoś ważniejszego. Albo być posłańcem. Od tego pochodzi nam słowo apostol. W jednym wersecie mamy głoszenie, zwiastowanie i apostołowanie, jeśli tak można powiedzieć. I rodzi się pytanie, czy te czynności mają wykonywać wszyscy chrześcijanie, czy niektórzy, wybrani. Bo może to tylko zadaniem pastora jest. Keruso głosić, a reszta siedzi i słucha. Może to tylko zadaniem ewangelistów jest zwiastować Ewangelię, a reszta po prostu ma nadzieję, że to się powiedzie. U apostoła to już w ogóle nie wiem, co powiedzieć, no bo kto ma być tym apostołem tutaj? Proszę Państwa, apostoł Paweł wszystkie te słowa, całe ich znaczenie odnosi do jednego, do zwiastowania Ewangelii o zbawieniu w Jezusie. Jeżeli zastanawiam się, czy ja jestem do tego wyznaczony, czy Ty jesteś do tego powołana, możesz mieć taką wątpliwość, bo przeczytałem takie komentarze, gdzie komentatorzy pisali, no tak, ale to nie jest skierowane do wszystkich. Nie zgadzam się z tym. Na chwilę cofniemy się jeszcze bardziej, a może znacie na pamięć, Dzieje 1.8. Kto pamięta z pamięci? Głośno. Tak. Weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Jezus do kogo bezpośrednio kierował te słowa? Do apostołów, którzy gdzieś tam siedzieli przy stole. Najbliższych uczniów. No to mamy sprawę załatwioną, byśmy powiedzieli. Apostołowie są do tego powołani. Ktokolwiek dzisiaj jest apostołem. Bez względu na to, jak to rozumieć. Ale jak przeskoczę kilka rozdziałów, Dzieje 8.1, to było Dzieje 1.8, a teraz Dzieje 8.1. Sytuacja w Jerozolimie dramatycznie zmieniła się, zabito Szczepana i rozpoczęło się prześladowanie chrześcijan w Jerozolimie. I Dzieje 8.1, druga część mówi, że wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. No, sytuacja jest dosyć klarownie opisana. Apostołowie zostali, ci, którzy byli powołani do zwiastowania Ewangelii, a reszta rozeszła się po okolicy, uciekła z Jerozolimy. I co oni tam robili po tej okolicy? Dzieje 8.4. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. W
Wszyscy, zobaczcie, wszyscy uciekinierzy, oni wiedzieli, oni rozumieli, oni byli przekonani, że to słowo, które Jezus powiedział, że mają być świadkami po całej ziemi, że dotyczy ich, więc dotyczy też i nas. Apostołowie siedzieli w Jerozolimie, nie uciekli z jakiegoś powodu. Reszta uciekła i reszta zwiastowała Ewangelię. I zbory społeczności chrześcijańskie, które zaczęły powstawać w Judei, w Samarii, trochę dalej, na przykład w Antiochii, nie były dziełem apostołów. Były dziełem zwyczajnych mężczyzn i kobiet, bezimiennych, dla nas anonimowych. Nawet nie wiemy, kto to był. Oni czuli odpowiedzialność na sobie. Wiedzieli, że mają zwiastować gdziekolwiek są, gdziekolwiek idą, opowiadać o Chrystusie. Czy tak jest z tobą i ze mną? Czy czuję to brzemię na sobie? Ja nie mówię, że to ma być jakiś ciężar powodujący depresję i zniechęcenie. Ale czy masz prawo, siostro i bracie, pełne prawo zwiastować Ewangelię wszędzie, gdzie jesteś? Takie samo prawo, jak apostoł Piotr i Paweł. Idziemy dalej. Wersety 2 i 3 w naszym rozdziale 10. Paweł opisuje tam współczesnych sobie Żydów. Mówi, że są gorliwi dla Boga. Ich serca są dla Boga gorące. Nie są bezbożni. Są pobożni. Bardzo pobożni. Bardzo zaangażowani, żeby wypełniać Boże prawo. Tak bardzo są zaangażowani, tak bardzo gorliwi, że nie rozpoznają, że Bóg powołał, czy wskazał inną ścieżkę do tego, żeby nawiązać z Nim bliską relację. Inną ścieżkę, żeby odziedziczyć Boże Królestwo. Są przekonani, że przestrzegają Bożego prawa. Być może ludzie dzisiaj, tak jest, są przekonani, że przestrzegają Bożego prawa. Słyszałem taki wykład. Kaznodzieja mówił, że starszy już brat w Chrystusie z wieloma osobami rozmawiał w Ewangelii. Nigdy nie spotkałem człowieka, który by nie czuł się dobry. Każdy w jakiś sposób czuł się dobry. Może nie doskonały, ale dobry. Lepszy od kogoś. Tacy byli współcześni Żydzi Pawłowi. Może tacy są nasi współcześni. A może tacy jesteśmy my. Przekonani, że przestrzegamy prawa Bożego. Bóg powołuje nową ścieżkę, na podstawie której możemy odziedziczyć wieczne życie i Boże Królestwo. I być razem z Nim. Przez wiarę w Jezusa. Przez przyjęcie Ewangelii. Werset 4. Chrystus jest końcem prawa. To słowo koniec, greckie telos, może oznaczać też cel, punkt kulminacyjny albo wypełnienie. Przyjście Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, Jego zmartwychwstanie kończy pewną funkcję prawa. Kończy coś. Nie można, Bóg pokazał w ten sposób, kończę tą ścieżkę, otwieram przed wami nową, skuteczną. Przez Jezusa, przez wiarę w Jezusa możecie osiągnąć wieczne życie. 5 werset. Człowiek, który spełni zakon, będzie żył przez to. Paweł cytuje tutaj Księgę Kapłańską, 18 rozdział, 5 werset. I tam napisane jest tak. Przepisów moich, praw moich przestrzegajcie. Człowiek, który je wykonuje, żyje przez mnie. Ja jestem Jahwe. Bóg dał taką obietnicę Izraelowi zachowywania ich doczesnego życia, jeżeli będą przestrzegać jego praw. Rabini w czasach Pawła, może i troszkę wcześniej, rozciągnęli znaczenie tego wersetu i rozumieli to w ten sposób. Tłumaczyli to w ten sposób. Ci, którzy strzegą przykazań prawa mojżeszowego, zasługują na życie wieczne. Pojawił się ten termin zasługiwania na życie. Kto zasługuje? Ten, kto przestrzega prawa. Ale Paweł pisze, że Jezus jest końcem prawa, które nie miało skuteczności w doprowadzeniu Izraelitów do sprawiedliwości i wiecznego życia. Werset trzeci mówił o tym. Nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Nie osiągnęli sprawiedliwości tej, którą Bóg
skutecznie chciałbym zaoferować przez wiarę w Jezusa. Wersety 6, 7. Nie należy myśleć, tam jest troszeczkę dziwne to, prawda? To też jest cytat ze Starego Testamentu, z 30 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. Trochę dziwne te zwroty są o tym Chrystusie w niebie, o Chrystusie w otchłani, gdzieś tam w dole. Wydaje się, że Paweł chciał pokazać, że usprawiedliwienie z wiary nie jest jakimś stanem niemożliwym do znalezienia. Nie musisz podjąć niebotycznych wysiłków, żeby zyskać usprawiedliwienie z wiary. Nie jest ono za daleko, nie jest zakryte, nie jest niejasne, nie jest trudne do znalezienia. Nie ma jakichś szczególnych przeszkód, które musisz pokonać, żeby być usprawiedliwionym przed Bogiem ze swoich grzechów. Werset 8. Wystarczy przyjąć słowo wiary, albo słowo rodzące wiarę. Podobnie mówi o tym werset 17. Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Wystarczy przyjąć słowo o Chrystusie, czyli Ewangelię. To tutaj słowo według Pawła to jest po prostu zwiastowana Ewangelia. W Starym Testamencie ten cytat odnosił się do prawa, ale Paweł zreinterpretował go. Teraz odniósł ten cytat do zwiastowania Ewangelii o Chrystusie, zwiastowania dobrej nowiny. Tak wynika z tych wersetów, które czytaliśmy, 15, 16 i następne. Przeskakuję troszkę do przodu. Werset 19, 20. Początek mówi nam, czyli drugi, trzeci, czwarty werset, że Żydzi, chociaż znali Słowo Boże, chociaż słyszeli Ewangelię, nie podporządkowują się jej, nie przyjmują jej. Paweł cytuje w 19, 20 wersecie Stary Testament ponownie i wskazuje, że wcześniej już Bóg przewidział, że inni, nie Żydzi, poganie czy narody z kolei przyjmą to zwiastowanie. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. To ludzie z innych narodów. Żydzi szukali oblicza Bożego, bo tak im nakazywało prawo, bo tak im nakazywał Stary Testament. Poganie tego nie robili, bo nie znali Boga, tego prawdziwego. Jak mieli szukać? Jak mieli szukać relacji z Nim? Nawet oni nie słyszeli w większości. Mimo to już w Księdze Izajasza jest proroctwo, jest zapowiedź, że do takich właśnie ludzi spoza narodu wybranego, spoza narodu izraelskiego, Ewangelia dotrze i zostanie przez nich przyjęta. Naród nierozumny. Naród, który nie jest narodem. Werset 19. Żydzi uważali, że ludem Bożym są tylko oni. Oni są ludem, reszta to nie lud. Czyli naród, który nie jest narodem. Żydzi to rozumieli. Dla nas to takie jest dziwne, te zwroty są. Naród nierozumny. Uważali, że niczym nie mający poznania. Z ich perspektywy to my jesteśmy takimi ludźmi. Nierozumnym ludem. Niebożym ludem. Ale znaleźliśmy Chrystusa. Usłyszeliśmy Ewangelię i przyjęliśmy ją. A ci, którzy mieli lepsze przygotowanie po temu, bo Bóg prowadził ich przez setki lat, aż w końcu Mesjasza im dał, a tamci odrzucili, nie przyjęli. Dlatego Paweł w 21 wersecie, opisując Izrael, nazywa go ludem nieposłusznym i opornym. Bóg wyciągał rękę cały czas do nich. Nie odrzucił ich w jakiś sposób, jako ludzi. O tym będziemy w 11 rozdziale sobie mówić. Tak, żeby Paweł tam uzasadnia wniosek, który mógłby się pojawić. Czy Bóg odrzucił Żydów? W 11 rozdziale uzasadnia, że nie. I tutaj już pisze, wyciągał Bóg rękę do was cały czas. To wy słyszeliście Ewangelię. To wy setki lat wcześniej mieliście zapowiedź, że przyjdzie Mesjasz i otworzy ścieżkę prawdziwej sprawiedliwości. Izajasz 53. Weźmie na siebie wasze grzechy, wielu usprawiedliwi. To jest zapowiadana przez Boga ścieżka otrzymania wiecznego życia. Cofniemy się do wersetów 9-10. Dzisiaj śpiewaliśmy. Piękna pieśń, aż serce się we mnie radowało. Mógłbym ją śpiewać do forum.
tak? Że Jezus jest Panem. Co ten zwrot oznacza? Jezus jest Panem. Myślę, że dla nas dzisiaj też nie jest do końca czytelny. Pojawia się wielokrotnie w tym rozdziale określenie Jezusa jako Pana. Werset 9, werset 12, werset 13. Nie liczyłem, ile razy myśmy to zaśpiewali, bracie Mariuszu. Może ktoś liczył, ile razy zaśpiewaliśmy, że Jezus jest Panem. Ale Paweł w swoich listach nazwał Jezusa Panem ponad 230 razy. Dosyć często. Praktycznie w każdej okazji go tak nazywa. Więc dla niego musi to być bardzo istotna prawda. Jezus jest Panem. I co to oznacza, ten zwrot? Dopowiem, że jest to jedno z najstarszych, albo w ogóle najstarsze chrześcijańskie wyznanie wiary. Ten zwrot jest tutaj, proszę Państwa, cytatem. Cytatem. Paweł cytuje wyznanie, które zazwyczaj chrześcijanie robili przy chrzcie. Albo przed chrztem. Nie ma dzisiaj Artura, tak? Ale pamiętacie może niektórzy chrzest w Karolewie? I może pamiętacie 8 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie był chrzest etiopskiego eunucha. Tam w rozmowie z ewangelistą Filipem przed chrztem ewangelista Filip mówi do tego mężczyzny: jeżeli wierzysz z całego serca, możesz być ochrzczony. Jak reaguje eunuch? Zaczyna wykładać wszystkie doktryny, które poznał? Nie. Jedno proste zdanie wypowiada. Wierzę, że Jezus jest Synem Bożym. To była inna forma tego wyznania. Przyjmuje się, że te dwa wyznania, Jezus jest Panem, Jezus jest Synem Bożym, oznaczają wyznanie przez osobę, która to robi, że naprawdę wierzy w Jezusa. W to, kim On jest, że wierzy w Jego śmierć, wierzy w Jego zmartwychwstanie. Za nasze grzechy, za Jego grzechy. Osoby, która to wyznaje. 1 Koryntian 12:3. Paweł napisał tam tak: nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba tylko w Duchu Świętym. Oczywiście wypowiedzieć to słowo, ten zwrot, każdy może. Papugę można nauczyć tego. I będzie klepać. Chodzi o wyznanie wiary. O wyznanie tego, co naprawdę jest w twoim duchu, w twoim sercu. Nie możesz tego zrobić, jeżeli Duch Święty nie skłoni cię do tego. Mówiliśmy sobie przy okazji 8 rozdziału listu do Rzymian o wewnętrznym świadectwie Ducha Świętego. Duch Święty przekonuje cię, odradza cię w środku, stwarza na nowo twojego ducha, wlewa w nie życie, w niego. I wtedy dopiero możesz wyznać to, co Paweł tu napisał, że Jezus jest Panem. Wtedy dopiero ten krótki zwrot jest wyznaniem twojej wiary. Co oznaczało to słowo Pan? Po grecku Kyrios. Ma wiele znaczeń, tak jak każde słowo. Ma znaczenia pospolite. Takim słowem zwracało się do kogoś, jeżeli chciało się komuś oddać szacunek. Do rabinów zwracano się w ten sposób. Innym znaczeniem, takim już większym, jest właściciel albo posiadacz. Kyrios oznaczało właściciela czegoś. Kyrios wreszcie oznaczało, że osoba, która się posługuje tym terminem wobec siebie, przypisuje sobie boską naturę. Królowie albo cesarze rzymscy, którzy chcieli doznawać boskiej czci, boskiego kultu, nazywali siebie w ten sposób. I w tamtych czasach, jak uznać, że cesarz był Bogiem? Po prostu wypowiadało się to stwierdzenie, że cesarz jest Kyrios. Chrześcijanie, jak wiecie, nie chcieli wypowiadać tego zdania, bo dla nich Kyrios był jeden. W tym znaczeniu. Jezus. Wydawać by się mogło na jedno proste zdanie. Co to zmieni, jeśli powiem w ten sposób? Ocalę swoje życie, ocalę swój majątek, bo inaczej będę prześladowany. Chrześcijanie nie chcieli tego robić. Rozumieli, że tytuł Kyrios w tym największym, najważniejszym znaczeniu przysługuje tylko Jezusowi. To Jezus jest tym boskim właścicielem wszystkiego. Boskim Panem, boskim posiadaczem. I jeszcze jedna rzecz,
być może jeszcze ważniejsza, w jednej z pieśni, już nie pamiętam, w której pojawiło się takie hebrajskie słowo Adonai. Adonai i Kyrios oznacza dokładnie to samo. Właściciela, pana, posiadacza. I jak wiecie, w Starym Testamencie Bóg objawił swoje imię Jahwe, ale kiedy tłumaczono Stary Testament z pism hebrajskich na język grecki, takim najbardziej popularnym w starożytności tłumaczeniem była Septuaginta. Mam nasze wydanie współczesne. Tłumacze, żeby oddać Boże imię Jahwe, użyli słowa Kyrios. Wszędzie tam, gdzie w Starym Testamencie było Jahwe, oni oddali to jako Kyrios. Druga rzecz, to pewnie też słyszeliście, że już w tych czasach Jezusa, w czasach Pawła, Żydzi zamiast imienia Bożego Jahwe, jeśli spotykali taki tekst w Starym Testamencie, używali słowa Adonai. Czyli wszyscy rozumieli, że jeżeli w takim kontekście, w kontekście kultu Boga lub zwiastowania Słowa Bożego, jeżeli używają słowa Adonai, że mówią o Najwyższym Bogu. Tam też pojawiło się w jednej pieśni. El Elyon, Bóg Najwyższy. Wszyscy rozumieli, że jeżeli używają słowa Adonai, mówią o Bogu Jahwe. A potem, kiedy mieli do dyspozycji Septuagintę, to wszyscy rozumieli, że tytuł boski Kyrios przysługuje wyłącznie Bogu Jahwe. I teraz taki paradoks tutaj. Paweł posługuje się tym właśnie tytułem, który w Starym Testamencie przysługiwał Bogu Jahwe wobec Jezusa. Pamiętacie może, tak przypomniałem sobie teraz, wyznanie apostoła Tomasza z Ewangelii Jana. Pan mój i Bóg mój. Ho Kyrios mu, kai ho Theos mu. Piękne wyznanie. Dla mnie najpiękniejsze wyznanie wiary w Nowym Testamencie. Tomasz wyznał wiarę. Jezus powiedział w reakcji na słowa Tomasza, że mnie zobaczyłeś, uwierzyłeś. Stwierdzenie Jezus to mój Pan jest wyznaniem wiary. O ile rzeczywiście w twoim sercu to jest. W sercu Tomasza to było. Paweł w tym tekście zrównał Chrystusa z Bogiem Jahwe Starego Testamentu. Inaczej mówiąc, i komentatorzy, olbrzymia większość jest zgodna z takim twierdzeniem, że Paweł, nazywając Jezusa Kyrios, Pan, mówi o boskości Jezusa. Stawia Jezusa na takiej samej pozycji, mówi, że Jezus ma taką samą istotę, jak Bóg Jahwe w Starym Testamencie. Nie nazywa go Ojcem. Paweł to rozróżnia. Mówiliśmy sobie o tym w 8 rozdziale. Tam pojawiały się wszystkie trzy osoby Boga. Trójca też się pojawiła w którejś pieśni. Dzisiaj tak wybrałeś, że no nie wiem, nie uzgadnialiśmy tego, ale pasuje mi to. Szczególnie werset 13, moi drodzy. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest cytat z księgi Joela w Starym Testamencie. Jeśli byśmy otworzyli tę księgę Joela, mam nadzieję, że mam zakładkę i będę tam biegał. Rozdział 3. Na marginesie w 3 rozdziale jeszcze z księdze Joela zapowiedź wylania Ducha Świętego, którą Piotr zacytował w 2 rozdziale Dzieł Apostolskich. Rozdział 3, werset 5 jest napisane tak. Wszakże każdy, kto będzie wzywał imienia Jahwe, w oryginale hebrajskim było napisane, będzie wybawiony, gdyż na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jakże Jahwe. A wśród pozostałych przy życiu będą ci, których powoła Jahwe. Tak było w hebrajskim tekście. Ale apostołowie i inni wtedy, w czasach Pawła i Jezusa, posługiwali się Septuagintą. I tam było już słowo Pan, Adonai. Adonai, jak czytali Stary Testament hebrajski. Natomiast w tekście greckim było słowo Kyrios. 3 razy pojawia się tutaj słowo Kyrios.
Buddha, proszę Państwa, mówi tak. Kali estai pas. I stanie się, że każdy. Hos an epikalesetai, który wezwie to onoma kryju, imienia Pana, sodesetai, będzie zbawiony. Usłyszeliście to słowo kryju? To jest kryjos. Dokładnie ten tekst, który w Starym Testamencie Joel odniósł do Boga Jahwe, Paweł odnosi do Jezusa w Rzymian 10:13. Jakie wyciągniecie wnioski? Że Jezus jest Bogiem. To jest wniosek, który się nasuwa. Moi drodzy. Paweł nie wyjaśnia tutaj doktryny Trójcy, tak? Jakie są relacje między Ojcem, Synem, Duchem, ale zrównuje Jezusa z Bogiem Jahwe Starego Testamentu. Chcąc prawdziwie osiągnąć usprawiedliwienie z wiary, chcąc być chrześcijaninem, chcąc być prawdziwie wierzącym człowiekiem, musisz wierzyć, że Jezus jest Bogiem. I to nie takim jak tam bóstwa greckie z Olimpu, Zeus i cała chmara innych. Takim jak Bóg Jahwe Starego Testamentu. Najwyższy El Elion, El Shaddai, Wszechmogący i tak dalej. El Olam, Wieczny. Nie był. Trzeba dodać. Nie wszystkim jest to w smak. Przyjąć tą prawdę. Proszę Państwa, powinienem mówić bracia i siostry, tak? Byłoby bardziej pobożnie. Znana wspólnota parachrześcijańska, czyli Świadkowie Jehowy. Notabene mam tutaj Nowy Testament Świadków. Jedyna grupa chyba taka znana, większa religijna na świecie, która nazywa się chrześcijańską, która nie ma własnego przekładu Pisma Świętego. Oprócz przekładu na angielski. Wszystkie przekłady na całym świecie, którymi świadkowie się posługują, nie są przekładami z oryginałów. Nie są przekładami z hebrajskiego i z greckiego, tak jak w naszych przekładach. Tylko wszystkie przekłady inne są przekładami z języka angielskiego. Polski przekład. Tak samo. To nie jest przekład z greki. To jest przekład z angielskiego. Cofnęli tak naprawdę w ten sposób się do średniowiecza. W średniowieczu przekładano na języki narodowe z łaciny, z wulgaty, z Biblii łacińskiej. Nie wiem dlaczego tak, czy nie mają zaufania na przykład do Polaków, Amerykanie w Brooklynie, że nasi źle to przełożyli. Co zrobili świadkowie z tym wersetem Rzymian 10:13? Po prostu zmanipulowali go i sfałszowali. U nich brzmi to tak. Gdyż każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony. Wstawili tam słowo, którego nie ma w greckim tekście. Proszę Państwa, nie ma słowa takiego w greckim tekście. To jest po prostu manipulacja. I kiedy czyta osoba, która jest w tym środowisku, albo osoba, której ci ludzie czytają, no, może nie zauważyć, że słowo Pan Kyrios, które w oryginale greckim jest, odnosi się do Jezusa. Jest to forma manipulacji. Jest to nieuczciwe po prostu. Tak się nie powinno robić. Wersety 11-13, tak w całości, mówią nam, że każdy człowiek, bez względu na to, skąd pochodzisz, czy jesteś Żydem w tamtym czasie, czy jesteś Grekiem, czyli poganinem, każdy może wyznać Jezusa, uwierzyć, że Jezus powstał z martwych i być sprawiedliwym przed Bogiem, czyli odziedziczyć życie wieczne w ten sposób. Odziedziczyć zbawienie. Każdy. Werset 12. Jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Wszyscy w tym znaczeniu oznacza wszyscy ludzie z wszystkich narodów. Bo jak wiecie, Żydzi uważali, że życie wieczne i Boże Królestwo należy tylko im, że Bóg przygotował to dla nich. Paweł pisze, nie, absolutnie nie. Wszyscy, każdy kto wezwie, gdziekolwiek. Jeden jest Pan wszystkich. Tym Panem jest Jezus. Tak wynika z całego kontekstu. Jeszcze jedna rzecz. To wyznanie Jezus jest Panem. Dzisiaj, czyli werset 9. No, zaryzykuję to, co powiem.
wybacz mi, radzie pastorze, skorygujesz. Tak jak wiele razy zawsze podejmuję jakieś ryzyko, że każdy z was rozumie to inaczej. Ten werset nie mówi o modlitwie grzesznika. A dlaczego tak uważam? Chociażby z tego powodu, że modlitwa grzesznika powstała 19 stuleci później. Pierwsze korzenie tej praktyki widzimy w służbie Karola Finney w drugiej połowie XIX wieku. A w takiej formie, jak my ją znamy, to jej autorem jest ewangelista Billy Sunday, inny amerykański ewangelista, początek XX wieku. Więc Paweł nie mógł mieć tego na myśli, bo tego wtedy nie było i przez 19 stuleci historii Kościoła nie było. Ta modlitwa oznacza po prostu wyznanie wiary. A nie, przepraszam, zaplątałem się. Ten zwrot oznacza wyznanie wiary, a nie modlitwę. Ten zwrot nie mówi, że bo jeśli pomodlisz się i uwierzysz też w swoim, nie mówi tego. Mówi tylko o wyznaniu wiary, którą w sercu masz. Jeżeli rzeczywiście w twoim sercu jest wiara, ona zostanie w jakiś sposób uzewnętrzniona. Ujawni się. Nie ukryjesz jej. Nie zakopiesz jej. Nie można być chrześcijaninem nieznanym nikomu. Musisz w jakiś sposób to wyznać, jeśli naprawdę jest w tobie. Nie możemy z tego zrobić takiej formułki, którą każdy ma wypowiedzieć. To nie jest magiczna formuła, którą trzeba wypowiedzieć. O to chcę, do tego zmierzam. No bo nie mowa nie wypowie tej formuły. A jak ktoś jest, ja mam takiego wuja niedaleko leży, niedaleko mnie, sparaliżowany, nie może mówić. Może to głową poruszyć. Zamrugać. Znaczy jak zamruga, to będzie dobrze? Jakoś wiarę mógłby wyrazić. Więc nie róbmy z tego formułki takiej magicznej, która sprawia magiczne skutki. Nie, to wiara sprawia to, że dziedziczysz wieczne życie. I wiarę wyznawiasz. Mam prawo tak mówić, bo ja byłem przekonany co do tej formułki. Mówiłem może wam kiedyś. Byłem skuteczny w używaniu tej formułki. Powiem wam. Ze mną modlitwę grzesznika odmówiło ponad 500 osób. Kiedyś tam, wiele lat temu, kiedy praktykowałem ją. We wszystkich okolicznościach praktykowałem, bo byłem przekonany, że to tak ma być. Każdy ma wypowiedzieć to słowo. Jak już wypowie, to jest zbawione. Nie wnikałem, w co on tam wierzy. Zmuszałem każdego do tego, żeby tak powiedział. W pracy, w szkole, na ulicy, w pociągu, w tramwaju, w autobusie, w parku. Moja żona, nie ma jej dzisiaj. Moja żona jest owocem takiego działania w Parku Saskim w Warszawie. Dopadłem ją tam i modlitwę grzeszny prawo mówić. Oczywiście znacznie wcześniej, znacznie się zaczęli spotykać, to było. Najbardziej szaloną rzecz, jaką mi się zdarzyło zrobić, z tą modlitwą grzesznika, troszkę odbiegam od tematu, tak, jako ciekawostka, ponieważ byłem przekonany, że to jest magiczna formuła, którą każdy musi wypowiedzieć. Po wsi, i kiedyś tak było, i dzisiaj tak było, bo ja jestem ze wsi, tak, jakby ktoś pytał, nie wiem, ze wsi Podłowiczem, z Bednar. W miastach to nie wiem, ale po wsi chodzi czasami taki obraz maryjny. Taka peregrynacja obrazu Matki Boskiej się odbywa. I w czasach, kiedy byłem młodym chrześcijaninem, miałem około 20 lat wtedy, czyli tak jakieś półtora roku, dwa lata po nawróceniu, taka peregrynacja odbywała się przez Bednary. No, od tamtego czasu, już od tamtych czasów do dzisiaj jestem naprawdę ostry na bałwochwalstwo, ale i tak planowałem, że po prostu nie przyjadę do domu, bo mieszkałem w Warszawie w internacie. Mogłem po prostu nie przyjechać. Wiedziałem, że ten obraz dotrze do mojego domu, przed nim będą jakieś modlitwy i tak dalej. Ale wpadłem na genialny pomysł, że ja wszystkich tych ludzi zmuszę do wypowiedzenia modlitwy grzesznika. I zaplanowałem sobie to. Odbywała się ta cała ceremonia w ten sposób, może uczestniczyliście, to wiecie. No, u nas na wsi to tak się odbywało, że ten obraz przychodził, stawiali go tam w jakimś domu, przychodzili wszyscy sąsiedzi z bliska, czasami z daleka. Rodzina dostawała taki specjalny zeszyt z modlitwami. I tam były różne okolicznościowe jakieś modlitwy na ten temat. Głównie z obrazem związane, czyli Maryjne, ale też cała rzesza innych. I tam mieliśmy za zadanie, ta rodzina, która przyjmowała ten obraz, wybrać te któreś modlitwy i po prostu poprowadzić całą resztę ludzi w tej modlitwie. No i już nie pamiętam, kto tam przede mną się modlił. Mama, babcia, ktoś tam jeszcze, któraś sąsiadka się włączyła i przyszła moja kolej.
Czyli Zbyszek jest tam i dostaje ten zeszyt. Mikrofon. Mam władzę, bo mam mikrofon. Oczywiście jestem przerażony, bo planuję zrobić coś, czego nikt tego nie robił. Więc mówię, mam ten mikrofon, staram się nie patrzeć nikogo w oczy, bo się boję, ale mówię do nich, zanim wypowiemy tą modlitwę, która jest napisana, to najpierw pomodlimy się do naszego Zbawiciela Jezusa. Proszę, aby wszyscy za mną powtórzyli modlitwę. I cała ta grupa 25 osób odklepała za mną modlitwę grzesznika. Ale byłem dumny z siebie wtedy. Gdzie oni dzisiaj są? Zbednar modliło się ze mną w tamtych czasach tą modlitwą kilkadziesiąt osób. Gdzie oni dzisiaj są? Nigdzie. Nic się nie zmieniło. Po prostu oni wiary nie mieli. Zmusiłem ich w taki czy inny sposób, mniej lub bardziej manipulacyjny, do wypowiedzenia formułki. Jeszcze jeden błąd, który popełniłem, przytoczę. W szkole miałem kolegów, naprawdę mieliśmy ciekawą zbieranie na ludzi. Byli świadkowie, byli adwentyści, ale byli też, był Zbyszek, byli też ludzie z takich grup jak Odnowa w Duchu Świętym, jak grupy oazowe, Światło Życie. Był jeden z kolegów, taki szczególnie bliski, po prostu lubiliśmy się. On był w tej grupie Światło Życie, ruchu oazowy. I pamiętam, że za wszelką cenę próbowałem go przymusić, żeby ze mną tą modlitwę opowiedział. Ale on mówi, ale ja wierzę w Jezusa. Wiesz, ja kocham Jezusa. Kiedy patrzę wstecz, on mówił prawdę. On po prostu był Bożym dzieckiem. On naprawdę wierzył, że Jezus jest Panem. Ale Zbyszek się uparł, żeby przymusić go do tej modlitwy. I kiedyś zmęczony już Jarek mówił do mnie, dobrze, jak chcesz, to ja się z tobą pomodlę. I odklepał ze mną tą modlitwę. Ja wtedy, że wreszcie Jarek został zbawiony. Oczywiście Jarek, teraz jak patrzę wstecz, Jarek był Bożym dzieckiem wcześniej przede mną. Pewnie kilka lat przede mną. Nie miał poznania naszego, miał poznanie rzymskokatolickie, ale to był człowiek, który autentycznie kochał Jezusa, wierzył w Jezusa, wierzył, że Jezus go zbawił. Postąpiłem głupio. Już nie wspomnę o tym, że zanim ja się nawróciłem, kpiłem z niego. Potem go kpiłem z niego, bo byłem ateistą. I podchodzimy, bo on przynosił Nowy Testament do szkoły i czytał. I próbował z nami czytać. Próbował nas ewangelizować. Ja pukałem się w głowę, mówiłem, Boże, chłopie, w XX wieku w takie bzdury wierzysz, co ty robisz? A potem musiałem go przeprosić. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, w tym przypadku imienia Jezusa, będzie zbawiony. Każdy, kto wierzy w sercu, że Jezus umarł za twoje grzechy, że Jezus zmartwychwstał, abyś ty mógł być sprawiedliwy. Jeżeli taka wiara w twoim sercu jest, odziedziczyłeś wieczne życie, jesteś Bożym dzieckiem. Jeżeli nie ma, zawołaj dzisiaj do Pana. Opowiedz mu, co jest w twoim sercu. Może o swoich wątpliwościach. Może o tym, że nie wiesz, że nie rozumiesz. Duch Boży sprawi, jeżeli przyjdziesz do Chrystusa, Duch Boży sprawi w twoim sercu przekonanie, wleje wiarę. I ta wiara sprawi, że będziesz mógł powiedzieć, Jezus jest Panem.